24 października w jesiennej aurze lasów Nadleśnictwa Rudy odbyły się zawody psich zaprzęgów. Na starcie pojawiła się spora ilość zawodników, a my zapraszamy na relacje z tego wydarzenia. Po raz trzeci w gminie Kuźnia Raciborska odbyły się Szczekowyje w Buku, czyli zawody psich zaprzęgów. Do rywalizacji stanęli zawodnicy z Polski, z Czech, Słowacji oraz Ukrainy, co łącznie dało około 160 zawodników. Jak mówiła Monika Grzeszczyńska, organizator zawodów, była to organizacyjnie najtrudniejsza impreza dotychczas. To ile się zgłosiło, ile przyjechało, to zasadnicza różnica. Mamy warunki trudne, więc się tego też spodziewaliśmy, ale jestem zaskoczona odwagą i tak tych ludzi. I bardzo miło było słyszeć, że ci ludzie sami mówili, że potrzebują takiej aktywności. Każdy wie, że musi nosić maseczkę, że musi zachowywać dystans, bo każdy z nas się boi. Nie ma co ukrywać, że każdy się niepokoi o własne życie, o rodzinę, o zdrowie. Ale tych zawodników startujących razem z dziećmi, które będą startować, tych dzieci, nie wiem, jest około 10 może, no to będzie razem około 150, 140, 160, dokładnie pani nie powiem w tej chwili, ale gdzieś około tyle, z pomocnikami, razem cała ilość uczestników, myślę, że nawet nie przekroczy 200 osób, ale uważam, że jak na te czasy, to i tak jest super, że udało się zorganizować wydarzenie sportowe. No wymóg jest do 250 osób poza obsługą, więc zakładam, że my z obsługą się mieścimy w tym i jest dobrze, no pilnujemy się. Miejsce zawodów odwiedziła wiceburmistrz Kuźni Raciborskiej Sylwia Brzeźnicka-Tesarczyk ze swoim pupilem owczarkiem australijskim. Ja myślę, że tutaj otoczenie, aura, ta przyroda, którą tutaj mamy, zdecydowanie pozwala na zorganizowanie takich zawodów w takim trybie. Z tego, co mówiła mi pani Monika Grzyczyńska, organizatorka tej imprezy, chyba ostatnia jednak w tym roku, więc tym bardziej się cieszymy, że mogliśmy się tutaj przyczynić do tego, że na naszym terenie taka impreza jest organizowana, pomimo obostrzeń i czerwonej strefy. Ale tu już zdecydowanie wcześniej, z tego, co mi wiadomo, organizatorzy zadbali o cały ten reżim sanitarny, który jest wymagany oczywiście. Organizatorka wyścigu Monika Grzeszczyńska zdradziła nam, na czym tak naprawdę polegają zawody psich zaprzęgów. Psie zaprzęgi to jest rozwijana cyklicznie pasja. Zaczyna się od jednego psa, kończy z reguły na całym zaprzęgu. No i potem trzeba coś zrobić z tą dużą ilością energii psiej, która się rozsadza na każdym skrawku ich bytności w naszym życiu. W związku z tym zaczyna się trenować i zaczyna się szukać upustu w tym. Tak naprawdę to jeżdżąc na inne zawody, można mieć tą namiastkę psich zaprzęgów, ale tych zawodów w Polsce jest coraz mniej. No i jak ja zaczęłam jeździć tutaj do Rud Raciborski, właściwie Rud, przepraszam, upominają mnie wszyscy, do gminy Kuźnia Raciborska, będzie poprawniej, to zakochaliśmy się w tych lasach. Nadleśnictwo jest cudowne, zawsze nas wspiera i nie ma o czym mówić. Stwierdziliśmy, że tu trzeba zrobić zawody. Znaleźliśmy ten ośrodek, ja go pamiętałam z dzieciństwa jeszcze. Zapytałam się, czy jest możliwość tutaj organizować te zawody. Udało się. I tym sposobem po raz kolejny na 2 dni udało się zorganizować międzynarodowe zawody, w których zawodnicy mierzyli się w różnych kategoriach. Są różnego rodzaju klasy. Można startować na zaprzęgu z 8 psami, z 6 psami, z 4 psami, z 2 psami na hulajnodze, z 1 psem na hulajnodze i dochodzi rower czy bieganie. I tu już zachęcam wszystkich. Wystarczy, że pies ma odpowiednią ilość siły i wagę. No, wagę można sprawdzić w regulaminie Polskiego Związku Sportu Psich Zaprzęgów i wszystko jest okej. Psi zaprzęg to doskonały pomysł na rozładowanie psiej energii, a w zawodach biorą udział nie tylko rasowe psiaki, ale także kundelki. To są psy najlepsze na świecie. Kundle troszeczkę na wyrost powiedziane, bo to są takie kundle, nad którymi już opiekę od lat, nad tym mieszaną rasą mają ich hodowcy, a tak naprawdę maszerzy. Ale to są kundle. To są najmądrzejsze, najwierniejsze i najbardziej oddane psy. One pracują z całego serca dla człowieka. I mówi to ktoś, czyli ja, kto najbardziej na świecie kocha Syberian Husky, który z kolei twierdzi, że są najbardziej inteligentne, oddane psy. Nie takie szybkie jak te kundle, ale są po prostu takie, jakie ja kocham najbardziej. Ale z każdym można biegać, z każdym, absolutnie każdym. Kiedyś popularne były jeszcze malamuty, psy grenlandzkie, samojedy. Jest dużo, mnóstwo ras, z których właściwie potencjału można korzystać. No ale jak ktoś ma labradora, wyżła, pinchera, czemu nie? Do pasa i biegać. Zacznijmy od spaceru. Tutaj lasy macie najpiękniejsze na świecie, bo słyszę, że jesteście raciborską telewizją. No to matko jedyna, to po prostu pozazdrościć. Choć w tym roku zawody w reżimie sanitarnym odbyły się, to organizatorzy przyszłoroczny start stawiają pod znakiem zapytania. Obawiam się, że skutki
panujących po prostu warunków zdrowotnych mogą spowodować, że fizycznie, finansowo, organizacyjnie, logistycznie nie uda nam się zrobić w przyszłym roku. Ten rok był bardzo ciężki. Tak naprawdę ze wszystkich zawodów organizacyjnie to były najtrudniejsze zawody w moim życiu. Bardzo jestem wdzięczna ludziom, którzy mnie wspierają, że są przy mnie, bo naprawdę to jest dużo pracy. Nie będę też ukrywać, że gdyby nie gmina, no to byłoby kiepsko. Choć w tym roku odwiedziła to miejsce rekreacyjnie, to niewykluczone, że za rok, jeśli zawody się odbędą, na starcie stanie wiceburmistrz Kuźni Raciborskiej Sylwia Brzeźnicka-Tesarczyk wraz ze swoją pupilką Fibi.